Prezydent Skarżyska, Konrad Kronik i Miejskie Centrum Kultury zapraszają najmłodszych do wspólnego spędzania wakacji na letnim podwórku MCK. Podwórko MCK ruszyło na placu Staffa 2 lipca i będzie czynne do 3 sierpnia. Z dmuchańców można korzystać codziennie w godzinach od 12 do 20. Dodatkowe atrakcje to piaskownica, go-karty, rowerki biegowe, konkursy i animacje w godzinach od 14 do 20 w poniedziałki, środy i piątki. Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do dzieci do 16 lat. Letnie podwórko MCK to jedna z licznych propozycji na spędzanie wakacji w mieście, przygotowywanych m.in. przez miejskie instytucje. Przez cały lipiec dzieci bawią się doskonale, zostało jeszcze kilka dni na skorzystanie z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Jednocześnie zapraszamy Państwa na kolejne z cyklicznych spotkań Kultura w Plenerze. Przed nami dwie kolejne imprezy: 12 sierpnia na osiedlu Górna Kolonia na obiektach oświatowych przy ulicy Szkolnej i 19 sierpnia na Boże przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2. Jak zawsze wiele atrakcji, konkursów, występów.